Bóg zdecydował się Cię pokochać. Myślę, że o to chodzi w tym umiłowaniu, o którym mówi Jezus dzisiaj. Umiłowałem Was tak, jak mnie umiłował Ojciec. W języku greckim jest wiele różnych określeń na. Fenomen miłości, jednym z nich jest słowo agape, które mówi o decyzji, jest to miłość, która jest totalnie niezależna od tego, co się czuje, co się dzieje. Bóg kocha, Bóg agapuje, to znaczy stoi za tobą, choćby nie wiem, co się w twoim życiu działo, jaki byś był, co byś nie przeżywał. I to jest pierwsza rzecz, która bardzo mnie dotyka i fascynuje, a druga rzecz... Że ta miłość wyraża się w tym, że on chce się z Tobą przyjaźnić. Nazwałem Was przyjaciółmi. Nazywać kogoś przyjacielem to znaczy pozwolić na to, żeby być poznawanym, żeby poznawać. Jezus chce, żebyś go poznawał, żebyś poznawał Jego dobroć. Chce Ciebie poznawać Twoimi oczami, zaprasza Cię do przyjaźni. I to mnie fascynuje i to jest dla mnie źródła radości, że mój Bóg, nasz Bóg, kocha bez względu na wszystko, podjął decyzję raz na zawsze i chce się przyjaźnić no to otwieraj się na tę przyjaźń. Przyjaźń, która może napełnić Cię radością.